Dobra, o dziedziczeniu już sobie powiedzieliśmy, natomiast taka druga część. Rzeczy związane z obiektowością. Może nie druga, ale kolejna. Przy samym dziedziczeniu wydaje się, że to jest fajny koncept, pozwala nam nie duplikować kodu, to trzeba też wspomnieć o paru innych takich rzeczach związanych z tym dziedziczeniem. Gdzieś później, to do czego prowadzi, to od razu wspomnę takie słówko trudne polimorfizm, będziemy do tego dążyć, ale na razie musimy sobie omówić, czym są metody czysto wirtualne, interfejsy i klasy abstrakcyjne. Dopiero wtedy myślę, że lepsze będzie wprowadzenie polimorfizmu niż od razu na początku. Metoda czysto wirtualna co to takiego? Zobaczmy sobie naszą klasę Bert. Ten przykład z ptakami będzie się tutaj oczywiście przewijał. No to spróbujmy znaleźć, skoro to ma być klasa bazowa, takie wspólne rzeczy, które będzie miał zasadniczo każdy ptak i nie będzie wyjątków. Na pewno każdy ptak ma jakąś wagę, prawda? Każdy ma też jakiś wzrost i każdy ma jakąś nazwę. Co do tego chyba się zgodzisz. Mamy też odpowiednie gettery w tej klasie, które nam dają właśnie wagę, wzrost i nazwę. Natomiast co jeszcze każdy ptak robi? Każdy ptak je. No tak, bez jedzenia zasadniczo by nie przeżył, więc każdy ptak musi jeść, no i każdy ptak chyba musi spać. Nie wiem, czy są takie ptaki, które nie śpią, ale zakładamy, że to są takie uniwersalne rzeczy dla wszystkich ptaków i tu nie ma żadnych wyjątków. I tutaj akurat dorzuciliśmy jeszcze te dwie metody, it i sleep, które będą odpowiedzialne za jedzenie i za spanie. Natomiast jest z nimi coś dziwnego, zobacz. Po nich tutaj z tyłu pojawia się takie równe się 0. Zamiast tak normalnie, jak mamy funkcję, po nie jest implementacja, tak jak tutaj wyżej, albo jeśli nie ma implementacji, to jest średnik, a implementacja jest gdzie indziej, na przykład w pliku cpp, no to tutaj mamy równe się 0. Na dodatek na początku pojawiło się tutaj słówko wirtual, ale ja Ci teraz nie zamierzam w ogóle tłumaczyć, co to jest słówko wirtual, nim zajmiemy się później. I o dziwo, najpierw wytłumaczymy sobie metody czysto wirtualne, a same wirtualne później. Otóż metoda czysto wirtualna to jest taka metoda, która nie ma implementacji. Czyli zasadniczo my mówimy, wiemy, że każdy ptak potrafi sobie jeść, potrafi sobie spać, ale nie mówimy jak on to robi. No bo jedne ptaki sobie, nie wiem, na przykład wypijają nektar jak kolibry, inne coś tam sobie dziobują jakąś trawkę, jeszcze inne są ptaki myśliwskie, są to mięsożercy, którzy jak strzębie polują na jakąś inną zwierzynę. Więc tutaj sobie pozostawiamy pole i nic póki co nie mówimy, w jaki sposób to zaimplementować, czyli jaki to jest rodzaj ptaka, czy drapieżny, czy niedrapieżny. I nie chcemy w ogóle wybierać na tym etapie. Wiemy, że każdy ptak je, ale nie wiemy jak. I do tego doskonale się nadają właśnie te funkcje czysto wirtualne, gdzie my w klasie bazowej nie mówimy, w jaki sposób to ma być zrealizowane. No natomiast wiemy dokładnie, jak będzie zrealizowane podawanie, pobieranie wagi wzrostu i imienia, no bo to są pola, które mamy tutaj dostępne. Natomiast it może zależeć od wielu innych czynników, które będą zależeć od klas, które po nas dziedziczą: od tych klas dzieci, od tych klas pochodnych. Czyli jak się domyślasz, możemy mieć na przykład jakiegoś ptaka drapieżnego jako klasę pochodną, jakiegoś ptaka, nie wiem, nielota, który nie lata, to już się domyślasz, w którą stronę pewnie zmierzamy, co? Ale tutaj w klasie bazowej nie mamy absolutnie żadnej wiedzy, jak to będzie wykorzystywane, jak to można zaimplementować. Dlatego takie równa się 0 za nazwą funkcji oznacza, właściwie za nazwą metody, bo to można wykorzystać tylko i wyłącznie w klasach, to oznacza metodę czysto wirtualną bez implementacji. Ma to też swoje pewne implikacje, bo nie będzie się dało utworzyć obiektu klasy BERT, ale o tym za chwilkę. Po angielsku Pure Virtual Functions czy Pure Virtual Methods. Nigdzie nie będzie jej implementacji, czyli jak tutaj nie ma w klasie w pliku nagłówkowym, również nie powinno być żadnej implementacji w pliku CPP, ale to kompilator o to będzie dbał. On zobaczy, że coś mu się nie zgadza, jeżeli spróbujesz zaimplementować mimo wszystko tę metodę. Równa się 0, oznacza, że implementacji tutaj nie ma. Trzeba będzie je zrobić w klasach pochodnych. I to trzeba będzie, jeśli oczywiście chcesz obiekty tych klas pochodnych tworzyć. Słówko wirtual, tak jak mówiłem, na razie przemilczmy sobie. Ale tutaj wprowadźmy sobie nowe pojęcie. Interfejsy. Po polsku między twarz, między mordzie. Dobra, interfejsy po prostu się. Tak przyjęło, że spolszczona nazwa to również jest interface po angielsku oczywiście interface. Ale interfejsy to jest taka koncepcja bardziej umiejętności, czyli co, który, która klasa będzie potrafiła, niż to, gdzie my staramy się jakoś tak generalizować jakoś cały świat. Jakie możemy mieć interfejsy w odniesieniu do ptaków, czyli jakie mogą być umiejętności? Interface flyable. I tutaj często też będzie to słówko able gdzieś się przejawiało w interfejsach. Tak często się robi. I zauważ, że interfejsy w C są zwykłymi klasami. To jest klasa jak każda inna. Na przykład w Java, o ile się nie mylę, jest specjalne słówko interface, a to natomiast w C nie ma jakby oddzielnego tworu y, interface, czyli tak jakby stricte nie można powiedzieć, że w C interfejsy są czymś innym niż klasy. To są klasy i zazwyczaj to są klasy abstrakcyjne, o czym powiemy sobie za chwilkę. Ale w interfejsach również mamy metody czysto wirtualne. I. Powinniśmy mieć. Zasadniczo o to chodzi w idei interfejsu. Czyli będzie taka umiejętność jak flyable, czyli ptak będzie potrafił latać i będzie to nam udostępniało metodę fly. Czyli na ptaku będziemy potrafili sobie zawołać fly, aby poleciał. Ale nie każdy ptak będzie musiał to mieć. Gdzieś jako pole prywatne, wewnątrz, możemy mieć oczywiście skrzydła. Skrzydła będą raczej służyć do latania, prawda? Możemy mieć też ptaki pływające, czyli interfejs swimmable który będzie miał metodę o nazwie swim, no i jakieś ptaki ćwierkające, czyli wydające jakiś dźwięk, będzie klasa, czyli interfejs soundable, i tutaj on nam udostępni funkcję o nazwie make sound. I zauważ, że mamy tutaj trzy takie interfejsy. Każdy z nich ma przynajmniej jedną funkcję czysto wirtualną. Łatwo je ze sobą teraz połączyć. No zobacz. Jak się to robi? Nasz pingwinek, który nie potrafił latać, on jest ptakiem jak najbardziej, dziedziczymy po ptaku, ale też dziedziczymy po reszcie klas po interfejsach i nadajemy mu pewne umiejętności. Czyli oprócz tego, że on jest ptakiem, to potrafi też pływać i wydaje jakiś dźwięk. Czyli mamy wielodziedziczenie, dziedziczymy po kilku klasach. I co dostajemy? Z klasy BERT dostajemy IT oraz SLEEP. One były tam dostępne. Z klasy Swimmable otrzymujemy metodę swim, a z klasy Soundable otrzymujemy metodę make sound. Natomiast nie mamy metody fly. Ona będzie na przykład dostępna dla kolibra, który dziedziczy sobie po Bird i po Flyable. Nie ma metody make sound, nie ma metody swim. Ma metodę eat, sleep oraz fly, który pochodzi akurat z interfejsu Flyable. I mamy na przykład jeszcze gęś, Goose. Ona potrafi co? Ona jest ptakiem, potrafi latać, wydaje jakieś dźwięki, potrafi pływać. Dziedziczy nam po wszystkich tych interfejsach. Więc tutaj widzisz, że dziedziczenie po interfejsach to jest po prostu łączenie pewnych umiejętności i to się już zaczyna w coś składać, prawda? To trochę tak jak budowanie z klocków. Masz pewne takie klocki sobie utworzyliśmy, które były widoczne na poprzednim slajdzie, a my teraz bawimy się w Lego i te klocki jakby sobie łączymy i nadajemy pewne umiejętności tym obiektom. Tutaj są też pewne słowka, takie jak override. Na razie się może nie zastanawiajmy nad tym, co ono oznacza, bo to sobie wyjaśnimy troszeczkę później. Ale chcę ci pokazać, jakie metody tutaj będą dostępne. I zasadniczo my będziemy musieli nadpisać te metody z klas bazowych, ponieważ w klasach bazowych żadne z nich nie miały implementacji. Więc, aby utworzyć taką gęś, trzeba będzie ją odpowiednio teraz zaimplementować. Ale w C koncepcja interfejsów jest taka, że dziedziczymy sobie po niej. No to na przykład w Java jest tak, że my implementujemy interfejsy, czyli tam dziedziczenie to jest słówko extends, a interfejsy to jest słówko implements i można akurat implementować wiele interfejsów, ale dziedziczyć tylko po jednej klasie. Natomiast w C zasadniczo nie ma różnicy pomiędzy tym, czy my robimy interfejs, czy klasę bazową, bo to jest. Dokładnie ten sam koncept, tylko różnie się go używa w zależności od języka. U nas wszystko się dziedziczy i nie ma jakby takiego rozróżnienia. Co to dobrze jest jako pierwszą klasę bazową nadać no, tą faktyczną klasę po której dziedziczymy, a resztę niech to będą interfejsy. Tak naszymi słowami, co to jest teraz ten interfejs? Zestaw funkcji, które klasa nie, implementującego musi zaimplementować. Masło maślane wyszło, nie? Może lepiej tak. Interfejs to zestaw funkcji, które klasa dziedzicząca po nim musi zaimplementować. Trochę lepiej, co nie? No może być. Dlaczego musi? No, jeżeli skoro tam były, one były czysto wirtualne, było równa się 0, no to zasadniczo nie będziemy potrafili utworzyć obiektu takiej klasy. Więc musimy zaimplementować, jeśli chcemy, aby nasz program działał, aby utworzyć obiekty tej klasy. Brak takiej implementacji to będzie błąd linkera, taki często się pojawiający pewnie undefined reference. On powie, że brakuje mu jakiejś implementacji. Więc, tak formalnie, może definicja interfejsu jaka jest? My tutaj mówimy akurat o jakichś metodach, o zestawie funkcji, które musimy zaimplementować, ale tak naprawdę interfejs to coś więcej. Interfejs to po prostu część publiczna klasy czy też zestawu funkcjonalności. Jakaś część publiczna, coś, co jest dostępne, widoczne na zewnątrz. Ale to nie muszą być same metody, to mogą być też pola, jakieś wewnętrzne typy. Natomiast najczęściej, gdzie się spotkasz ze słowem interface, to będzie w odniesieniu do tego, że jakieś metody są udostępniane, czyli funkcje. Ale zobacz sobie na przykład na CPP Reference, na klasę Vector. Wszystko, co tutaj jest opisane, to jest jej interface, czyli rzeczy publiczne. I tym interfejsem są parametry szablonowe, są specjalizacje. Yy, są na przykład jakie mamy typy wewnątrz zdefiniowane, czyli my w wektorze mamy value type, różne takie pola, do których się możemy dostać. Także funkcje, to jest najważniejsza część właściwie i to co większość programistów robi, jak ma interfejs, no to patrz, jakie są funkcje, co można z danym obiektem zrobić, jakie metody można wywołać. Ale też są funkcje takie non-member functions, nie bezpośrednio w klasie, ale działające na tej klasie, operujące na niej. No i właściwie tyle. No, w skład interfejsu wchodzi coś więcej niż nam się wydaje, ale zasadniczo będziemy się odnosić do nazw funkcji najczęściej. No ok. I zasadniczo to właśnie jest ten interfejs. Natomiast jak już jesteśmy przy temacie interfejsu, no to musimy sobie też powiedzieć o klasach abstrakcyjnych, ale może niech to będzie już w kolejnym wideo.